Zapraszam Państwa na szkolenie poświęcone platformie Moodle w wersji 4.0. Szkolenie zawierać będzie absolutne podstawy, które pozwolą Państwu odnaleźć się w roli prowadzącego swoje pierwsze szkolenie. Zobaczycie Państwo podstawowe elementy związane z tworzeniem aktywności, z wykorzystaniem zasobów oraz takim ogólnym poruszaniem się po platformie. Wersja 4.0 jest najnowszym rozwiązaniem, jakie jest dostępne obecnie. Z punktu widzenia twórców położyli oni główny nacisk tym razem na wygodę użytkownika, czyli coś, co do tej pory było jednym z najsłabszych elementów platformy. W wersji 4.0 spotkamy nowe rozwiązanie, nowy wygląd domyślny platformy, w której twórcy postanowili ułatwić poruszanie się użytkownikom. Ich główny nacisk był położony na poprawienie nawigacji na platformie. Dodatkowo poprawiono nawigację w ramach kursu. Usprawniono też proces weryfikacji ukończonych aktywności w ramach poszczególnych szkoleń. Bardziej przyjazny wizualnie stał się element związany z tworzeniem szkoleń. Zmieniły się ikonki, zmieniły się formy nawigacyjne. Pojawił się przycisk włączenia-wyłączenia edycji. Również rozwiązania graficzne pozwalają w wygodniejszy sposób stosować metodę przeciągnij-upuść w ramach tworzenia szkolenia. Poprawiono również rozwiązania nawigacyjne związane z takim kontekstowym wywoływaniem funkcji na platformie. Zmianie uległy też bardziej zaawansowane rozwiązania, takie jak bank pytań. Sposób zarządzania pytaniami oraz niektóre rozwiązania związane z edytorem platformy oraz rozwiązania, opcje związane z ocenianiem w kursach. Zmiana ikonek wydaje się rozwiązaniem kosmetycznym, ale na dzień dzisiejszy one są zdecydowanie bardziej czytelne i naprawdę w dużej mierze ułatwiają poruszanie się po platformie. Jednym z takich kroków milowych jest integracja platformy z rozwiązaniem do wideokonferencji. Co prawda w ramach darmowego rozwiązania jest tutaj bardzo ograniczony czas trwania połączenia, ale jest to krok w stronę takiego kompleksowego rozwiązania, które zapewni spójne środowisko do nauki, do spotkania online, bez konieczności sięgania po dodatkowych zewnętrznych dostawców. Poprawiono również rozwiązania administracyjne, ale to są już rzeczy, które nie są przeznaczone do użytkownika, którego głównym zadaniem jest tworzenie szkoleń, do prowadzącego, który przygotuje materiały i będzie prowadził uczestników szkolenia przez tą metodyczną część, czyli będzie przekazywał wiedzę i umiejętności w ramach szkolenia zdalnego. Należy pamiętać, że rozwiązania, które tu są przedstawione, czyli na rozwiązania nawigacyjne, rozwiązania funkcjonalne są rozwiązaniami przypisanymi do konkretnego szablonu graficznego. Tutaj trzeba mieć świadomość tego, że platforma może też wyglądać w inny sposób. Natomiast zmiany, którym ostatnio podlegała platforma, zdecydowanie mają za zadanie zamazać ten jej negatywny wizerunek, jeśli chodzi o wygląd i użyteczność. Podsumowując jeszcze raz, zapraszam Państwa do krótkiego szkolenia, które w podstawowym zakresie przybliży Wam rozwiązania, możliwości związane z tworzeniem szkoleń w ramach platformy Moodle.